Violent clashes continue in Ukraine, Eastern Europe. The Maidan movement is expanding and has further gained control over city areas. Fired shots can be heard across the city limits, accompanied by flames as thousands of protesting people have taken to the streets. By all accounts, Maidan security has established vantage points for civilians who are stationed. They do not aim at the forefront, but shoot to terrorize, targeting the secondary lines and the support services. At the same time, the rhetoric of opposition leader, shots are being fired indiscriminately on women, children, and journalists. On the main street of Institutska, human bodies are scattered, some still alive. Rescuers are unable to reach them because of the continuous gunfire, bringing down more and more victims that by now count in the hundreds. Interfax Ukraine reports a massive by Hollywood's lovely Marlena Dietrich. Miss Dietrich, who has just recovered from a siege of pneumonia contracted here on the Italian front, has graciously joined us here to pay her respects to the Fifth Army. There she is, Marlena Dietrich. Hello, boys. I want to say that sharing this entertainment with you today is even more important than the entertainment. It's possible that entertainment of such high caliber could be presented out here in the field. Dzisiaj zastępujesz Anię na pierwszym piętrze. Proszę się nie obawiać. Tę gazetę zabrałem ze sobą, kiedy opuszczałem Niemcy. Na mnie już czas. Ale jak pani spojrzy na datę? Chce mnie pani wylegitymować? Proszę bardzo. To mój paszport. Co? Dużo pani pisze? Tak, do narzeczonego. Od kilku lat takie czasy. Tak. Au. Co się stało? Aha, piąty palec, tak? Może wody? Ja pomogę pani, niech pani usiądzie. Proszę bardzo. No jak tam? A pan co pisze? Biografię mojego przyjaciela. Zostań.
Wszystko w porządku? Dotarłem do momentu, w którym muszę coś włączyć do jego życiorysu. Co takiego? Te zapiski. Teraz przyjdę. Gdzie Rudy? Zaraz przyjdzie. Przyprowadź dzieci. Nie powinniśmy byli nigdy Anglii prowokować w ten sposób. Chodząc do Belgii wbrew układowi. Ale jak można przyjmować tak drastyczny, analityczny pogląd na wojny? Gdzie się podział Rickson? Zapanuj nad dziećmi. Owszem, Francja, Rosja. Z nimi możemy się zmierzyć, ale Anglia? To krok na lekkomyślność. Mam ci opowiedzieć, jak się rzeczy mają? Już od dłuższego czasu mamy cię pod obserwacją. Co mi jest? Lekarze wybrałeś sobie niezawodnych. Co mi jest? W twojej głowie istnieje coś w rodzaju siedliska. Kultura bez kultu jest odpadkiem. Ludzie są tym już zmęczeni. Wierz mi. Co czujesz, kiedy się w to wpatrujesz? Ta głupia pustka. Obsi losie, żeby chociaż coś się stało. Kim jesteś? Wciąż nie wiesz? Komu zawdzięczasz swój wielki talent? Myślisz, że nikt inny nie może mi pomóc?
widzę cię przez gorączkę. Daj ci czas. 19 lat. Potem przyjdziemy po ciebie. Dzięki mnie skomponujesz dzieło w takt, którego marszem pójdą ludzie. Rozumiesz? Kiedy mówię w ten sposób. Szukam wyjścia. Którędy to? Nie wiem. Gdzie jest wyjście? A, to pan. Zaprowadzę pana. Biedna dziewczyna. To dla jej bezpieczeństwa. Ten dom trzeba go dobrze znać. Każdy się tu gubi. Niech pan mi wierzy, jesteśmy już blisko. Proszę wejść do środka. W narodzie takim jak nasz jest element duchowy. I on też motywuje wszystko. Może przyłączysz się do nas? Przepraszam. Muszę iść. Pełnię natchnienia. Co działo się z nim po tym? Następnego dnia gdzieś zniknął. Ale jego dzieło powstało. O, tak, tak. I chce pan tę historię włączyć? Włączyć? Do biografii. Obawiam się, że będę musiał to zrobić.
Pójdę już. Zabrałem pani dużo czasu. Nie, to była przecież tylko chwila. Mam pytanie. Chyba wiem, po co pan pisze to wszystko. Co pani chce przez to powiedzieć? Tysiące ludzi codziennie ginie. A pan? Pan chce ich usprawiedliwić. Nie, nie. Źle mnie pani zrozumiała. Proszę się nie tłumaczyć. Chciałam tylko powiedzieć, co myślę. Franklin D. Roosevelt had lived to see this day. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. For this victory, we join in offering our thanks to the Ukrainian capital, where the Maidan Square of Independence is situated, and they are escaping to the left bank of the Dnieper River. Ukraine is on the verge of collapse as a result of clashes between anti-government demonstrators with the forces of the internal ministry. 28 people have been reported dead in Kiev since Tuesday, information which was supplied on Thursday by the Ukrainian Ministry of Health. As of 6 a.m. Eastern European Standard Time, 10 p.m. Chicago time, the